Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie budowa czarodziejka na poziomie setnym, piorun kulisty. Pokonałem właśnie Echo Lilith, jestem na tronie nienawiści. Wszystkich zainteresowanych budową zapraszam na film. Zaczynamy od ekwipunku. Hełm oblicze Andariel. To jest uber unikatowy hełm. Afiksy na tym hełmie plus 27 punktów do wszystkich współczynników, plus 15% szybkości ataku, plus 3% kradzieży zdrowia i plus 90% do odporności na trucizny. Aspekt, jaki tutaj jest na tym hełmie, to jest aspekt oparty na szczęśliwym trafie. Istnieje 20% szans na wywołanie trującej nowe zadającej 15513 punktów obrażeń od zatrucia w ciągu 5 sekund wrogom na obszarze. Kamień rubin 4% do maksymalnego zdrowia. Jeżeli chodzi o ten uber unikatowy hełm, to tutaj dwa afiksy są bardzo ważne. Pierwszy, najważniejszy, to jest to 3% kradzieży zdrowia i następny 15% do szybkości ataku. Jak działa ta kradzież zdrowia na tym hełmie? Zadajemy obrażenia. Podczas zadawania tych obrażeń wrogom kradniemy więcej zdrowia, czyli więcej obrażeń, więcej zdrowia. Dlatego też tutaj jest umieszczony afiks szybkość ataku, czyli szybciej atakujemy, zadajemy więcej obrażeń, szybciej i kradniemy więcej zdrowia. Dla mnie to jest rewelacyjny hełm. Jeżeli nie macie tego hełmu, możecie równie dobrze używać taki hełm. To jest korona pogromcy bogów. Możecie go otrzymać od Uberduriela. Moc tego unikatowego hełmu to jest 925 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy, jakie tutaj są, to jest plus 24,8% obrażeń, plus 16,5% czasu działania ograniczenia kontroli, plus 1209 punktów maksymalnego zdrowia i 9,7% redukcji czasu odnowienia. Aspekt, jaki jest na tym hełmie, kiedy ogłuszamy, zamrażamy lub unieruchamiamy elitarnego wroga albo zadajemy obrażenia bossowi, przyciągamy do siebie pobliskich wrogów. Zadajemy im obrażenia zwiększone o 60% razy przez 3 sekundy i ten efekt może wystąpić raz na 12 sekund. Kamień, rubin, 4% do maksymalnego zdrowia. Napierśnik. Ja używam starożytnego napierśnika. To jest napierśnik o mocy 910 plus 25. Po ulepszeniach daje on mi 1636 punktów do pancerza. Afiksy, jakie tutaj mam, to plus 57 do inteligencji. Bardzo ważny afiks. Plus 29,2% do całkowitego pancerza. Gwarantuje on większą przeżywalność czarodziejki. Plus 39,7% do odporności na ogień i plus 53,2% do odporności na trucizny. Aspekt, jaki tutaj mam, to jest moc pasywna Mistrzostwo Wyra. Zapewnia nam także premię 9% razy do redukcji obrażeń za każdego pobliskiego wroga. Maksymalnie do 27% razy redukcji obrażeń. To jest bardzo ciekawy aspekt. Kamienie, jakie tutaj są, to rubiny, czyli plus 8% do maksymalnego zdrowia. Podczas takich wydarzeń jak wydarzenie legionowe czy piekielny przypływ zmieniam ten napierśnik na ten napierśnik. To jest unikatowy starożytny napierśnik, dlatego że on posiada bardzo ciekawy aspekt, a mianowicie, że kiedy skorzystamy z teleportacji, pobliscy wrogowie zostaną do nas przyciągnięci i ogłuszeni na 2,8 sekundy, ale czas odnowienia tej teleportacji zostanie wydłużony o 20%. Ten napierśnik unikatowy z tym aspektem jest bardzo pomocny podczas właśnie takich
mało wymagających wydarzeń. Ale jeżeli robię podziemia koszmarów o randze 100, to używam wtedy tego starożytnego napierśnika. Starożytne rękawice, moc 925 plus 25, a fiksy jakie mam na nich to 15% do szybkości ataku, plus 10,5% szansy na trafienie krytyczne, plus 9% szansy na trafienie krytyczne okaleczonych wrogów, czyli takich wrogów, których zdrowie spadło poniżej 35%. Następny afiks, plus 34,5 obrażeń zadawanych okaleczonym wrogom. Aspekt, jaki tutaj mam, to trafienia krytyczne umiejętnościami głównymi zwiększają naszą szybkość ataku o 25% plus na 5 sekund. Starożytne spodnie, tu mam unikatowe starożytne spodnie, które możecie zdobyć u Duriela, to jest wola trybala. Moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach. Te spodnie dają mi plus 21% do obrażeń, plus 4 do zapasu mikstur, plus 15 do maksymalnej ilości zasobu, czyli mojej manny, oraz 13,9% redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Aspekt. Zadajemy obrażenia zwiększone o 36% razy, gdy posiadamy nieustępliwość oraz przez 4 sekundy po zakończeniu jej działania. I kiedy zyskujemy nieustępliwość, otrzymujemy 50 punktów naszego podstawowego zasobu. Starożytne buty, moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach. Mój ulubiony afiks na butach to plus 3 maksymalne ładunki od skoku. Dalsze afiksy, też bardzo ważne na butach, to plus 21% do szybkości ruchu. I tutaj mam 3 afiksy odnoszące się do zwiększenia odporności. Pierwszy to mam plus 46,5% do odporności na ogień, plus 55,5% do odporności na zimno i plus 44,2% do odporności na cień. Aspekt, kiedy dysponujemy nieustępliwością oraz przez następne 4 sekundy zyskujemy premię 16% do szybkości i możemy swobodnie przenikać przez wrogów. Teraz moja broń to używam starożytnej różdżki, moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach, to jest bardzo szybka broń, 1,2 ataku na sekundę. Afiksy, jakie tutaj mam, to plus 15% szansy na szczęśliwy traf, plus 42 punkty do wszystkich współczynników, plus 31,5 obrażeń od trafień krytycznych, plus 30% obrażeń od trafień krytycznych typu błyskawice oraz plus 43,5% obrażeń zadawanych okaleczonym wrogom. Aspekt, kiedy mam aktywną barierę, zadaję obrażenia zwiększone o 25% razy. Kamień, szmaragd, plus 12% obrażeń od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogom. Starożytny fokus, moc 900 plus 25 po ulepszeniach, 1,2 ataku na sekundę, czyli bardzo szybka broń. Afiksy, jakie tutaj mam, to 10,3 redukcji czasu odnowienia plus 151 punktów zdrowia w zabiciu, tym fokusie. Następny afiks opierający się na szczęśliwym trafie, maksymalnie 5% szans na odzyskanie 21% naszego podstawowego zasobu. 13,2% redukcji obrażeń od wrogów podpalenie oraz 10,3% redukcji czasu odnowienia. Aspekt, piorun kulisty krąży wokół nas i zadaje obrażenia zwiększone o 24% razy. Ten aspekt to jest najważniejszy aspekt dla czarodziejki, której główną umiejętnością zadającą obrażenia jest piorun kulisty. Bez tego aspektu ten piorun kulisty będzie sobie dryfował i nie będzie się kręcił
wokół naszej postaci. Mógłbym nawet stwierdzić, że bez tego aspektu nie ma tej budowy. Teraz przejdźmy do biżuterii. Amulet to jest starożytny amulet, moc przedmiotu 896 plus 25 po ulepszeniach, afiksy plus 28,5% do odporności na wszystkie żywioły, plus 20,3% do szybkości ruchu i znowu plus 27% do całkowitego pancerza, bardzo ważny afiks, oraz plus 20,2% redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. I następny, bardzo ważny, afiks, plus 3 rangi do wszystkich umiejętności defensywnych. Aspekt, najważniejszy aspekt defensywny, który powinien u czarodziejki czy czarodzieja być umieszczony na amulecie. Gdy zadajemy jakiekolwiek obrażenia, zyskujemy 1,7% plus premii do pancerza na 4 sekundy. Efekt ten kumuluje się maksymalnie do 99% plus. I tutaj mam umieszczoną czaszkę, co daje mi plus 250 punktów do pancerza. Starożytny pierścień, moc przedmiotu 925 plus 25, afiksy plus 12 odporności na wszystkie żywioły, plus 12% do odporności na zimno. Pozostałe afiksy, bardzo ważny afiks, plus 6,9% szansy na trafienie krytyczne, plus 31,5% obrażeń od trafień krytycznych, plus 29,2% do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom i plus 18 obrażeń typu błyskawice, czyli ten nasz piorun kulisty. Aspekt, jaki tutaj mam, kiedy mamy aktywną barierę, zadajemy odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 30% razy. Czaszka plus 250 do pancerza. Starożytny pierścień, moc przedmiotu 854 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy plus 11,6 do odporności na wszystkie żywioły. Plus 11,6 do odporności na ogień oraz plus 7,5 szansy na trafienie krytyczne, plus 30% obrażeń od trafień krytycznych, plus 1259 punktów maksymalnego zdrowia oraz 14,6 do generowania zasobu. Aspekt, przy każdym przeskoczeniu seryjnych błyskawic zyskujemy 3 punkty manny. To by było tyle, jeżeli chodzi o mój ekwipunek. Teraz moce wampiryzmu. Moja pierwsza moc wampiryzmu to hemomancja. Moje ataki zadają pobliskim wrogom obrażenia równe 80% mojego maksymalnego zdrowia. Ten efekt może wystąpić raz na 4 sekundy. Oraz odzyskuję 1% mojego maksymalnego zdrowia za każdego zranionego w ten sposób wroga. Moja druga moc wampiryzmu to żerowanie na słabych. Zadajemy o 16% razy więcej obrażeń odsłoniętym wrogom. Wrogowie są odsłonięci, gdy są pod wpływem wampirycznej klątwy nałożonej przez inną z naszych mocy wampiryzmu. Moja trzecia moc wampiryzmu to żarłoczność. Moc oparta na szczęśliwym trafie, mamy maksymalnie 20% szans na zwiększenie szybkości ataku o 40% naszej całkowitej szybkości ruchu przez 6 sekund. Aktualna moja premia to 56,5%. Moja czwarta moc wampiryzmu to metamorfoza. Podczas odskoku zamieniamy się w chmurę nietoperzy, co zapewnia mi nieustępliwość na 4 sekundy. Zadajemy wrogom na mojej drodze od 4125 do 6186 punktów obrażeń fizycznych i rzucamy na nich wampiryczną klątwę. I w tym momencie, jeżeli rzucimy na nich wampiryczną klątwę, uruchamia się tutaj ta następna moc wampiryzmu, która powoduje, że wszyscy wrogowie
są słonięci. Moja piąta moc wampiryzmu to oczekiwanie. Czas odnowienia moich umiejętności specjalnych skraca się o 20%. I moje umiejętności specjalne zadają obrażenia zwiększone o 12% razy za każdego pobliskiego wroga, któremu zadajemy obrażenia z upływem czasu. Teraz przejdę do zdolności, do drzewka umiejętności. Z umiejętności podstawowych wybrałem ognistą wiązkę oraz wzmocnioną ognistą wiązkę seryjne błyskawice. Następnie wzmocnione seryjne błyskawice, czyli seryjne błyskawice zyskują premię 3% plus do szansy na trafienie krytyczne za każde odbicie oraz destrukcyjne seryjne błyskawice za każdym razem, gdy seryjne błyskawice zadają trafienia krytyczne, istnieje 30% szans na stworzenie roziskrzonej energii. I teraz te dwie umiejętności, czyli ognistą wiązkę oraz seryjne błyskawice. Nie mam ich umieszczonych tutaj w głównym panelu umiejętności, ale mam je umieszczone w gniazdach zaklinania. Dla ognistej wiązki obrażenia bezpośrednie od umiejętności wywołują dodatkowo 4207 punktów, czyli 23% punktów obrażeń od podpalenia w ciągu 8 sekund. Czyli używając moich umiejętności wszystkich, dodatkowo podpalam wszystkich wrogów. W drugim gnieździe zaklinania mam umieszczone właśnie seryjne błyskawice. Nie mam ich tutaj na tym głównym panelu umiejętności, tylko właśnie w gnieździe zaklinania. I seryjne błyskawice tworzą się automatycznie po zużyciu 100 punktów manny. W umiejętnościach głównych również odblokowałem pasywne moce. Jedną z tych pasywnych mocy to jest potężny znak ochronny, czyli przy użyciu umiejętności innej niż podstawowa zyskujemy premię 3% plus do wszystkich odporności oraz 1% plus do maksymalnej odporności na żywioł tej umiejętności na 9 sekund. I następna moc pasywna to dewastacja. Moja maksymalna manna jest zwiększona o 3 punkty oraz 3 punkty przeznaczyłem na panowanie nad żywiołami. Moje umiejętności główne oraz mistrzostwa zadają obrażenia zwiększone o 9% razy, jeśli podczas ich użycia mamy ponad 50 punktów manny. Z umiejętności defensywnych mam odblokowane tarcze z płomieniami. Tą tarczę z płomieniami mam na randze czwartej, w czym udział przedmiotu to jest 3. Wzmocniona tarcza z płomieniami oraz lśniąca tarcza z płomieniami, czyli tarcza płomieni przywraca nam równowartość 50% brakujących punktów zdrowia. Następna umiejętność defensywna to teleportacja. Mam ją na randze 6, w czym udział przedmiotu to 3. Wzmocniona teleportacja oraz lśniąca teleportacja. Po teleportacji zyskujemy premię 30% do redukcji obrażeń na 3 sekundy. Następna umiejętność defensywna to pancerz lodu na randze 4, w czym udział przedmiotu to 3. Wzmocniony pancerz lodu oraz mistyczny pancerz lodu. Obrażenia dodawane odsłoniętym wrogom zapewniają nam 50% mocniejszą barierę za pancerz lodu. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach defensywnych mam jeden punkt przyznany na zestrojenie żywiołów. Szczęśliwy traf, trafienia krytyczne mają maksymalnie 5% szans na wyzerwanie czasu odnowienia jednej z naszych umiejętności defensywnych. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 10 sekund. Oraz krucha potęga zadajemy obrażenia zwiększone o 18% razy,
ale otrzymujemy obrażenia zwiększone o 9%. Następnie umiejętności przyzywania. Tutaj mam wybraną umiejętność lodowe ostrza, wzmocnione lodowe ostrza oraz przyzwane lodowe ostrza. 20% równowartości redukcji czasu odnowienia wzmocnionych lodowych ostrzy obejmuje nasze pozostałe umiejętności. Z mocy pasywnych w umiejętnościach przyzywania mam wybrane koniunkcja żywiołów. Tu mam jeden punkt przyznany oraz 3 punkty dla tarcza manny. Za każdym razem, gdy wydajemy 100 punktów manny, zyskujemy 21% do redukcji obrażeń na 5 sekund. Oraz 3 punkty przeznaczyłem na ochronę. Użycie umiejętności z czasem odnowienia zapewnia nam barierę o mocy równej 30% maksymalnego zdrowia na 3 sekundy. Z umiejętności mistrzostwa tutaj mam wybraną umiejętność piorun kulisty i tutaj przeznaczyłem 5 punktów na piorun kulisty, wzmocniony piorun kulisty i czarowniczy piorun kulisty. Jeśli wróg zostanie trafiony pojedynczym piorunem kulistym co najmniej 4 razy, powstaje roziskrzona energia. Efekt ten może wystąpić tylko 2 razy na użycie tej zdolności. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach mistrzostwa mam również wybrane wewnętrzne płomienie oraz przeznaczyłem 3 punkty na pochłaniającą pożogę. Zadajemy obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 21% razy podpalonym wrogom. Jeśli są także unieruchomieni, premia ta wzrasta o 30. Oraz przeznaczyłem 1 punkt na wyładowanie statyczne i 3 punkty na ożywczą konduktywność, czyli pochłonięcie roziskrzonej energii zapewnia nam 12 punktów manny. Z mocy specjalnych wybrałem tutaj niestabilne prądy, większe niestabilne prądy oraz największe niestabilne prądy. Gdy niestabilne prądy są aktywne, impulsy roziskrzonej energii są o 25% szybsze i nie kosztują ładunków. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych tutaj przeznaczyłem 1 punkt na ożywiające prądy oraz 3 punkty na porażenie. Czyli wrogowie zadają obrażenia zmniejszone o 15% przez 5 sekund po otrzymaniu trafienia krytycznego od moich umiejętności porażenia. I teraz ostatnia moc to moc pasywna, moc kluczowa, czyli mistrzostwo Wyra. Pobliscy wrogowie otrzymują obrażenia od moich umiejętności porażenia zwiększone o 15% razy i zadają nam o 20% mniej obrażeń. Trafienia krytyczne zwiększają tę premię o 25% na 3 sekundy. To by było tyle, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności. Teraz przejdźmy do tablic mistrzostwa. Użyłem w sumie 7 tablic mistrzostwa oraz 7 rzadkich glifów. W tablicy podstawowej odblokowałem 2 rzadkie węzły, żywiołactwo, czyli plus 20% obrażeń niefizycznych oraz odporność plus 6% do odporności na wszystkie żywioły. W gnieździe glifu umieściłem glif terytorium. Zakupiłem 39 punktów zręczności w zasięgu tego glifu, co dało mi plus 58,7% obrażeń zadawanych pobliskim wrogom oraz uzyskałem premię 15% do redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Odblokowałem również równowagę żywiołów plus 20 obrażeń niefizycznych i eurydycję plus 6% do odporności na wszystkie żywioły. Moją drugą tablicą, którą odblokowałem,
jest tablica mistrzostwa statyczny impuls. Tutaj podążyłem do środka, do gniazda glifu. Po drodze odblokowałem rzadki węzeł paraliż, plus 30% obrażeń zadawanych wrogom w stanie ogłuszenie, plus 8 punktów do maksimum many. W gnieździe glifu umieściłem glif wzmocnienie. Zakupiłem 27 punktów siły woli, co dało mi plus 28,5% obrażeń zadawanych wrogom w stanie ogłuszenie oraz plus 9 do inteligencji i uzyskałem premią 15% do redukcji obrażeń, kiedy mamy aktywną barierę. Tutaj mam też odblokowany rzadki węzeł unieruchomienie, plus 58,5 obrażeń zadawanych wrogom w stanie ogłuszenia i odblokowałem również legendarny węzeł, statyczny impuls. Po wykorzystaniu 100 punktów manny, moje następne użycie umiejętności seryjne błyskawice lub wiązki błyskawic sprawia, że wrogowie stają się odsłonięci na 2 sekundy i przywraca mi 10% punktów manny. Wymagany koszt w punktach manny jest zmniejszony o premię do redukcji kosztu manny. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest mistrzostwo zaklinania. W gnieździe glifu umieściłem glif żywiołactwo, zakupiłem 60 punktów inteligencji i otrzymałem dzięki temu plus 20% obrażeń niefizycznych, plus 6% do odporności na wszystkie żywioły. Zadawanie wrogowi obrażeń od ognia, zimna lub błyskawic zwiększa wszystkie zadawane mu przez ciebie obrażenia o 5% razy na 10 sekund. Efekt ten kumuluje się raz dla każdego żywiołu. Z rzadkich węzłów tutaj mam odblokowany równowaga żywiołów, czyli plus 31,4 obrażeń niefizycznych oraz erudycja, plus 9,4 do odporności na wszystkie żywioły i plus 10 do inteligencji. Moją czwartą tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, to jest tablica nieprzerwany przekaźnik. W gnieździe glifu umieściłem glif zniszczenie. Zakupiłem 25 punktów zręczności, co dało mi plus 75,2% obrażeń od trafień krytycznych i trafienia krytyczne zwiększają również wszystkie obrażenia otrzymywane przez wroga od twoich ataków o 2% razy na 10 sekund, maksymalnie do 12% razy. Odblokowałem również tutaj rzadki węzeł galwaniczny, katalizator, plus 20% obrażeń typu błyskawice oraz elektro, plus 20% do odporności na błyskawice. Moją piątą tablicą mistrzostwa jest lodowy los. W gnieździe glifu mam glif nauka początkowa. Zakupiłem w jego zasięgu 55 punktów inteligencji, co dało mi plus 82,8% obrażeń od umiejętności mistrzostwo. I umiejętności mistrzostwa mają obszar działania zwiększony o 20%. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to zamrożenie plus 10% do odporności na zimno, plus 10 do inteligencji oraz plus 15% obrażeń od umiejętności mistrzostwo. Oraz rzadki węzeł słabość, plus 10% do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom, plus 10 do inteligencji i plus 15% obrażeń od umiejętności mistrzostwo. Następnie w tej tablicy mistrzostwa również odblokowałem rzadki węzeł ochrona, czyli plus 5% redukcji obrażeń od odsłoniętych wrogów i plus 10% do odporności na zimno. Następną moją szóstą tablicą, którą odblokowałem, to tablica gorejące ciepło. W gnieździe glifu umieściłem glif ładunek.
zakupiłem 50 punktów inteligencji, co dało mi plus 100,3% obrażeń typu roziskrzona energia. Podniesienie roziskrzonej energii zapewnia premium 5% razy do obrażeń na 5 sekund, maksymalnie do 15% razy. Odblokowałem również rzadki węzeł dotyk płomienia, czyli plus 10% obrażeń typu ogień, plus 10 do inteligencji, plus 20,1% obrażeń typu roziskrzona energia oraz rzadki węzeł popioły, plus 10% do odporności na ogień, 10 do inteligencji i plus 20,1% obrażeń typu roziskrzona energia. Ostatnią tablicą, którą odblokowałem, to jest ognisty instynkt. W gnieździe glifu tutaj umieściłem glif nadużycie. Zakupiłem 29 punktów zręczności, co dało mi plus 35,6 do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom. Zadawanie obrażeń odsłoniętemu wrogowi zwiększa zadawane przez nas obrażenia o 1% razy na 6 sekund, maksymalnie do 10% razy. I tutaj tylko odblokowałem rzadki węzeł, niknący żar. Otrzymuje dzięki temu 5% redukcji obrażeń od wrogów w stanie podpalenia i plus 10 do inteligencji. To by było tyle, jeżeli chodzi o tablicę mistrzostwa. Jak się gra tą budową? Jestem na terenach treningowych. Mam tutaj mistrzowski manekin treningowy. Główną umiejętnością zadającą największe obrażenia jest piorun kulisty. Ten piorun kulisty potrzebuje kilka sekund, aby wejść na ten najwyższy poziom zadawania obrażeń na sekundę. Czyli zobaczcie tutaj. Więcej roziskrzonej energii. Te kule coraz szybciej się kręcą. Nie zapominajcie o używaniu odskoku. Bardzo ważna umiejętność. Teleportacja. Ten manekin nie zadaje mi żadnych obrażeń, ale musicie też używać tarczy ognia. To jest umiejętność defensywna oraz pancerza lodu i umiejętność specjalna, czyli niestabilne prądy. Witaj.
Dziękuję. Dzięki za oglądanie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.